świątyni, aby tutaj zawrzeć sakramentalny związek małżeński. W tym ważnym dla Was momencie życia będziemy się modlić Waszej intencji, aby dobry Bóg błogosławił Wam w Waszym życiu małżeńskim, aby obdarzył Was potrzebnymi łaskami. A to uczestnictwo w tej przyświętej niech będzie dla nas wszystkich umocnieniem naszej wiary. Wraz z ojcem Juwenalizem, którego serdecznie witam w naszej wspólnocie, będziemy się modlić właśnie Waszej intencji. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majątność moją, a w momencie Waszego wspólnego życia małżeńskiego, przypomnijcie sobie właśnie ten dzisiejszy dzień. I to, że za chwilę na Waszych dłoniach pojawią się ślubne obrączki. Jak to Pan młody powiedział do zwrotu. Oddam, żebyście pamiętali o tym, że dzisiaj, 15 czerwca 2022 roku, zawieracie sakramentalny związek małżeński. I niech te obrączki przypominają Wam ten dzień, ten czas, te chwile, które są teraz w tym momencie, a które będziecie wspominać i przeżywać przez całe Wasze wspólne życie. Michale, Beato, wysłuchaliście słowa Bożego i przypomnieliście sobie znacznie ludzkiej miłości i małżeństwa. W imieniu Kościoła pytam Was, jakie są Wasze postanowienia? Michale, Beato, czy chcecie dobrowolnie bez żadnego przymusu zawrzeć związek małżeński? Czy chcecie wytrwać w tym związku w zdrowiu i w chorobie, w dobrej i swojej drogi aż do końca życia? Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo? Proszę Ducha Świętego, aby uświęcił ten związek i dał narzeczonym łaskę wytrwania. Niech ich miłość przez Niego umocniona stanie się znakiem miłości Chrystusa i Kościoła. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Małżeństwo przez Was zawarte, ja powaga Kościoła katolickiego potwierdzam i błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wzajemnie nałożyć jako znak miłości i wierności.
otoczmy naszą modlitwą nowożeńców. Panie, który przyszedłeś na świat, aby nas przekonać o miłości Ojca, uczynij Kościół Boży do tej chwili. Cześć Laura. Laura, pomachaj do kamery. A dobra, to co najważniejsze jest. Ładne, bardzo. No nie wiem, czy to się wjeżdża. Czekamy jeszcze tam ostatnie co mamy ostatnie osoby. Zapraszamy serdecznie do częstowania się matką szampana. Pojmy wieczoru. Idź po szampana. Dobra, chodź Przemek po szampana. Panie, częstujemy się szampanem, a po toście i po pierwszym stole już będzie czas na życzenia. Także moi kochani, ostatnia szansa, ostatnia chwila, by poczęstować się lampką szampana. Jeszcze kilka kieliszków czeka na Państwa. Pije. Teraz moi drodzy, więcej o nich waszę przed Wami, bo to właśnie ich wielki dzień i na ich cześć rozgrzewamy dzisiaj gardła i śpiewamy głośne, głośne 100 lat. Za momencik, za chwileczkę, jak pora młoda oczywiście wypije swojego szampana, będzie mogła rzucić za siebie kieliszki na znak szczęścia. Będziemy odliczali od 5 do 1. Dobrze, że się tutaj ładnie nam Państwo odsuwają, żeby nikt nie dostał w głowę. Śmiało młodzi, dopijcie sobie. Chyba był szczerze nalany ten szampan. Dokładnie tak, ale myślę, że to bardzo dobrze świadczy o dzisiejszej obsługi naszej cudownej sali. Także dajmy im jeszcze sekundę, dokładnie dwie chwileczki i za momencik. Jak tylko otrzymam jakiś znak tutaj od młodych, że możemy odliczać, to rozpoczynamy. Możemy? Możemy? Pani młoda pięknie wychyliła. No to moi drodzy, wszyscy razem od 5 do 1. 5, 4, 3, 2, 1 i rzucamy! Pięknie nam się kieliszki podługa, więc szczęście w związku będzie. No teraz jeszcze, żeby stało się polskiej tradycji, zależy oczywiście gorzko, gorzko. O, nie całujcie się, słabo śpiewają ci goście, słabo. Jeszcze raz powtórzymy, no muszą się troszeczkę naśpiewać dzisiaj. Cała noc przed nami, moi drodzy, i wszyscy razem. Gorzko! 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 No i tak już się przy takim gorzko można całować. To jest jeszcze długa, więc na pewno zdąży się nacałować, bo się zdążą się naśpiewać. Teraz śmiało można odłożyć tym szampanem z powrotem na te stoliki, z których nie Państwo brali. Młodzi teraz będą czekali na życzenia od Państwa. Także... Tak już uradziłam. Mówię, dobra, to tam chyba jest, nie? Pośmiech. O, dzięki, Jomek. Mega. No z klasą trzeba, nie? Zajebiście.
Nagrywa się? Tak, nagrywa się. Z boku? No dobra. Ty, Mek. Chodź. Chodź. Zobaczymy napis. Chodź, przy napisie się ustawisz, ty, Mek. Chodź. Tu. Wow. No, jak cię przytrzymam, jak to pierdzielnie. Siusiu, co? Wiem. Niech żyją nam, niech żyją nam, by gwiazdka pomyślności nigdy nie zagaśnie, nigdy nie zagaśnie. A kto zdrowia nie wypije, niech pod stołem zaśnie. A kto zdrowia nie wypije, niech pod stołem zaśnie. Niechaj żyją nam. A kto? Wszystkiego dobrego, zdrowia. Nie będziemy pili. Będziemy modlić się o to, że w kierunku Kiecurus oznacza, że są dwa przygotowani na pierwszy taniec. Ja bardzo, bardzo jeszcze zanim rozpoczną, poproszę o duże, duże brawo od publiczności. Dobrze, moi kraje, my się oczywiście dzisiaj rozgrzewamy i mam nadzieję, że to były takie brawa na 50%, a teraz będziemy prosili was o brawa i aplauz na 100%. Wszyscy razem, głośno dla nich! No i w takim aplauzie możemy już rozpoczynać się oczywiście.
Śmiało zapraszamy wszystkich do tańca! I na koniec rozpoczynamy delikatnie szyjki Stevens, Cry Just Three. My zapraszamy, zachęcamy, parkiet czeka!
młodzi. Możecie sobie jeszcze zrobić fotkę pamiątkową ze starą, młodą parą lub bez niej. Jak wolicie, oczywiście. Do niczego nie zmuszamy. Czas dla fotoreporterów, foteczki, fotunie jak najbardziej idą. Pięknie, pięknie, ale nam się tutaj towarzystwo wynie. Dobrze, ale pan tutaj macha? Nie. Ja słyszałem, że nawet majtki porwali. No nie wiem. Masz? Nie, ja nie wiem, czy to majtki. Musisz pokazać. No pokaż wszystkie tylko majty, bo nie, ja myślę, że publiczność nie wierzy. To może twoje sobie wyciągnąć. Nie, co? Nie, to skarpeta! Skarpeta, gdzie majty? Skarpeta. A co, a skarpetę oddajesz? Za ile? Dobra, słuchaj. Wybierz sobie jedną osobę do pomocy. DJ się nie liczy. Jedną osobę do pomocy sobie wybierz. No nie, no nie mogę ci powiedzieć. Musisz sobie wybrać jedną osobę do pomocy. Kobiety. Podpowiadają, że kobiety. Dobra. I moi drodzy, teraz tak. Dostaniesz dwie flaszki, jak zamienicie się ubraniami. Ale całkowicie. Jak tylko częściowo, to tylko będzie jedna flaszka. Także no, zobaczymy, co tutaj się wydarzy, nie? Całość! Idź na całość! Idź na całość! Nie idź na całość! Światła zgasić? Nie. A ja nie mam nic specjalnego. Jak zamieniałem się, żebyś sobie zmocnował na miejscu. Jak najbardziej się organizuje powoli. Co to można głowie? Częściowo się wymienili, dobrze. Bez koszuli dostał. Jest dobrze. No będzie, podasz nam tylko tutaj ekwipunek do naszej dzisiejszej koszykówki. No będzie rzadko spotykane, bo to para młoda przygotowała. I, piłeczki dla jednego i piłeczki dla drugiego. Tylko cztery? Czy wszystko? Nie no, wszystkie. I teraz tak, moi drodzy. Jak wcelujecie, jak każdy z was wceluje wszystkie piłeczki, to możecie wygrać 4 flaszki aż. Ale za każde pudło pijecie 50. Czy jest przygotowana 50? Rzucie próbnym macie. Po jednym próbnym. Czy jest łatwo, czy nie? No niestety. O, ja tu już trafił. Okay. No to rzucamy. Bo się zepsuło. Jak się zepsuło? Wypadło. Tak, można. No niestety, 50 dla ciebie. Druga 50 dla ciebie. Ale tutaj będzie dużo tych 50. Nie wiem, czy ktoś z was flaszkę wygra, nie? Troszeczkę oszukuję czerwone. Ale pani młoda za to jest bardzo dynamiczna. A Michał tutaj prawie... O, czy ty już wszystko wbiłeś? Wszystko wbił? No to brawo, gratulacje dla ciebie, mój drogi. Tylko teraz, ile on flaszek dostanie za to? Dobra, dla ciebie są dwie flaszki? Nie ma opcji, trzy są? Dobra, Michał mówi, że są trzy, co ja mogę powiedzieć. A więc są trzy. Dla czerwonego, a dla niebieskiego? Nie pij więcej. Dobra, czerwony wygrał 3 flaszki. A ile wygrał niebieski? Też 3? Jedną? Bo łatwiej jedno od drugiego się pali. Już nie wiem, czy nie dostałem już zeta. Moi drodzy, myślę, że rodzicom należałoby się 100 lat, co moi drodzy? Ja myślę, że tak. Wiesz co? 200! 200 lat, no też by się należało. Ale 100 lat zaśpiewamy. Moi drodzy, poprosimy wszystkich o powstanie. Bez wyjątku wstajemy oczywiście dla rodziców i specjalnie dla nich. Jeszcze raz dzisiaj głośne, głośne 100 lat. Sto lat, 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 sto
Jak już mamy właśnie ten dzisiejszy tort prezenta, teraz moi drodzy młodzi, jak już chwycili narzędzia, to będą przystępowali do krojenia tego tortu weselnego, a oczywiście będziemy właśnie obserwowali, jak to krojenie pójdzie. I'm loaded, I've been beat, I've been down.